Dzieje się bardzo dużo w kwestii zdrowia. Gdziebym się gdzieś z kimś nie połączył, to albo jakieś wydarzenie, albo jakaś konferencja, ale o tym, że mam sam jechać do Irlandii, oczywiście w towarzystwie, i że w Irlandii ma być kolejne forum zdrowia, to od pewnego czasu mówimy. I na antenie tutaj w NTV, jak o tym mówimy, to są dwie wspaniałe panie, Joanna Słaboń, która tutaj właśnie jest jeszcze w Polsce, i Ania Rasmene, która jest w Irlandii tam w zasadzie cały czas. I obie tutaj się pojawiają w tym okienku, kiedy mowa jest o Polonijnym Forum Zdrowia. I ta audycja to nie tylko po to, żeby wam przypomnieć, ale powiedzieć, co będzie. Asia powie, co będzie się działo na przykład ciekawego, jeśli chodzi o stoiska. A Ania powie o tym, jedno słowo użyję, ale nie dwa, fontanna młodości. Coś o tym będzie w jej wystąpieniu na tym Polonijnym Forum Zdrowia. Przypomnijmy też daty i miejsce. Bardzo proszę, dziewczyny, macie głos. Super, dziękujemy bardzo za wprowadzenie. Asiu, to może ty rozpocznij. No, zapraszamy na pierwsze Polonijne Forum Zdrowia 24 marca 2024 pod Dublinem. Oczywiście wszystkie informacje są dostępne pod wydarzeniem na Facebooku. Będą zaproszeni goście. Mamy już konkretny program całej imprezy, wystąpień, różnego rodzaju przemówień terapeutów, ludzi, którzy zajmują się zdrowiem, tak jak Ania też pracują jako naturoterapeuci. Będzie oczywiście Janusz miał swoją godzinkę na ciekawe swoje przemyślenia na temat zdrowia. Mamy też coraz więcej zgłoszeń dotyczących stoisk. Jeszcze do końca tego tygodnia, jeżeli ktoś by chciał takie stoisko sobie wykupić, to też może jeszcze skorzystać, bo mamy wolne miejsca. Mamy masę wspaniałych producentów naturalnych kosmetyków, różnego rodzaju urządzeń do wzmacniania na przykład biopola. Mamy ludzi, którzy zajmują się terapiami naturalnymi, ludzi, którzy mają swoje centra holistyczne w Irlandii, którzy też przyjadą i przy swoim stoisku będą dzielić się swoją wiedzą, będzie można do nich podejść, spotkać się osobiście, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej. Więc zapraszamy w tą niedzielę palmową wszystkie osoby chętne. No tak, bo to Jasne. już jest tydzień przed świętami Tak. wielkanocnymi, więc super okazja do tego, jeżeli ktoś właśnie robi jakieś produkty fajne, naturalne, kosmetyki, no jak najbardziej, to będzie wspaniała przestrzeń, żeby właśnie świat o tobie usłyszał tutaj, Polonia w Irlandii, żeby można zaprezentować i pokazać, czym się zajmujesz. Więc A to zapraszam jeszcze, jak najbardziej. zobaczcie, Aniu i Asiu, że no wiadomo, tak wypadło, jak wypadło, że to jest właściwie święta wielkanocne. Kiedy sięgamy po prawdziwą tradycję wielkanocną jeszcze sprzed jakby tutaj chrześcijaństwa na terenach Europy czy Polski, bo tutaj też jest ważne, w Irlandii też są te tradycje, choćby celtyckie, to pojawienie się właściwie tego, to święto jest pewnym rodzajem przebudzenia do życia, tak? Tak jest. I to jest te pierwotne. Kościół nałożył te swoje oczywiście historie na bardzo znaczące momenty, które działy się w tych kulturach przedchrześcijańskich. Zgadza się w oparciu o świat przyrody, prawda? Tak, w oparciu o świat przyrody. A ty też będziesz miała to jeszcze taki rodzaj, bo już wiemy, wypowiedzi czy wykładu. I tam to ładnie wybrzmiało, bo tu tak rozmawiamy, to już fontanna młodości, tak? Jak być dojrzałym człowiekiem i cały czas być fontanną młodości? Dobrze, mogę zapytać w ten sposób? Tak Czy jest, no oczywiście. I to jest, wiesz, fajny temat, bo i dla kobiet, i dla mężczyzn, no bo ręka do góry, kto nie chciałby dojrzałości odczuwać zdrowia, pełni zdrowia, energii życiowej, sił witalnych. Więc jak najbardziej to jest możliwe, tak? Tylko właśnie budujemy to im wcześniej, tym lepiej, te zasoby, tak? W ciele fizycznym, w energetyce. No i właśnie o tym sobie opowiemy, wymienię kilka takich, uważam, najważniejszych, istotnych aspektów, które przyczyniają się właśnie do tej naszej długowieczności, do tego zdrowego, witalnego życia, do aktywowania tej fontanny młodości, bo wszyscy to w sobie mamy, tylko należy stworzyć wspierające warunki w nas
i wokół nas, żebyśmy mogli po prostu doświadczać takiej, wiecie, naprawdę dojrzałej, zdrowej, spokojnej, no tej dojrzałości, tak? Żebyśmy mieli czas, przede wszystkim ten czas dzisiaj, brak tego pośpiechu, gonitwy i stresu, który się tak nakłada w codzienności. No właśnie, więc tak to mądrze wszystko poukładać, opanować i cieszyć się, no bo przecież jest tak pięknie, tak? Kiedy mamy w szczególności już te lata, doświadczenia, wiemy, na czym już Tak, to gdzie wszystko są tak wartości? polega. Dokładnie, gdzie są te wartości, więc no pozostać po prostu w tym takim odżywczym stanie i bo nie ma takiej choroby jak starość, tak? Więc właśnie jest ku temu wiele wspaniałych metod, sposobów, których ja korzystam. Jestem już kobietą też po 40 i czuję Ty się jesteś zawsze jeszcze do. młody obie cały czas. Ja wiem, Tak, że mam te oczywiście, swoje ale wiesz, kanony mówię też o młodości. tym, bo ja naprawdę czuję się zdecydowanie lepiej, nawet jak miałam te 30 lat, gdzie jeszcze pracowałam Właśnie. dopiero właśnie w tej sferze zdrowia, gdzie tam coś ciągle było. A tego w ogóle teraz nie doświadczam. Jesteśmy też w okresie, jako my kobiety, właśnie perimenopauzy, menopauzy, więc to wszystko jest bardzo ważne, żeby mieć tą wiedzę, żeby się do tego przygotować i nie doświadczać no, tych bóli, dysharmonii w ciele. O tym też jest, tutaj przywołam, moja najnowsza książka, No Żeńska właśnie, Medycyna. pokażę. Będzie do kupienia, mam Tak, nadzieję, tam. jest u mnie i będzie też oczywiście na Żeńska spotkaniu. medycyna, przypomnijmy. Tak, żeńska medycyna. Właśnie ona jest takim kluczem do kobiecego zdrowia, do kobiecego piękna, z różnymi tutaj przepisami właśnie i technikami, metodami, z całym zasobem takiej obfitości. Więc uważam, że to jest ważny temat. Tak jak powiedziałam na początku, ręka do góry, kto nie chce doświadczać zdrowej, witalnej dojrzałości, żeby się cieszyć tym życiem, a nie, wiecie, co mnie zaskakuje zawsze, jak w Irlandii tego nie ma, ale jak jestem w Polsce, to jest naprawdę niesamowity widok, kiedy idziemy ulicą i co chwila jest apteka. Nie wiem, czy widzisz, Asia, tą różnicę, jak jest u nas w Polsce, tak, a jak jest w Irlandii. W Irlandii tutaj tego nie widzę, natomiast w Polsce tak jest. No, widocznie jest taki popyt na to, a tak nie musi być, tak? Tak nie musi być. Ale tutaj jeszcze mnie tak uderzyło, bo kiedy mówimy o dojrzałości, rzeczywiście fajne padły takie skojarzenia zdania, że wolniej, że spokojniej. Bo co to znaczy być dojrzałem? Na wszystko spoglądać z większym dystansem, a można by użyć też takiego, to do obu pań pytanie. Powiedzmy, że objawem dojrzałości byłoby delektowanie się życiem. Tak, tą esencją życia, oczywiście, bo tak jak powiedziałeś, to jest dystans. My już potrafimy, my wiemy. I z czego ja wychodzę też z takiego założenia, że ja już nie muszę. Ja mogę, ale nie muszę, że nie ma już tej gonitwy, Jasne, jasne. tylko już jest tak fajnie to wszystko w życiu ułożone, że nie ma tej takiej porywczości, tego pędu, tak? I jasne, to nie chodzi o to, żeby usiąść i nic nie robić, tylko trwać w kontemplacji, żeby działać, żeby były jak najbardziej ruchy, bo to nam sprzyja, tak? Jak najbardziej aktywność, wszelka aktywność, tylko właśnie, żeby to nie było przeciążenie, żeby to nie był stres, żeby to nie była nadaktywność, tylko właśnie ta celebracja, umiejętność powiedzenia stop. Teraz jest czas na odpoczynek, na regenerację, na tą błogość, na tą właśnie docenianie tej chwili, w której jesteśmy, i jest I też czas na tak. działanie. I to będzie jakby kwintesencja, to jest kwintesencja tego, co powiesz na tej konferencji, na tym forum. Tutaj jeszcze jedna taka rzecz, bo teraz jestem świeżo po nagraniu z panią Anią, też Anią właśnie, na temat, powiedzmy, kodu emocji i tak dalej. Do czego zmierzam, że tak się przyglądam tym wszystkim, wiesz, metodom, tym czasom, w którym funkcjonujemy. I dzisiaj mnie ta rozmówczyni też jakby w tym utwierdziła, pani Ania, Kepert Płatek, przepraszam, to będzie niedługo w emisji. W zasadzie to nie ma jakby dolegliwości chorób, których by nie można było wyleczyć. Też nie można by było wyjść. Ja wiem, że to u nas się ciągle powtarza. Ona była jeszcze jedną osobą, która mnie w tym utwierdza, z taką pasją też właśnie tak jak i wy podchodzi do tych metod naturalnych i że jak się jest konsekwentnym, ale trzeba pracować nad emocjami, to da się wyprostować mnóstwo różnych rzeczy, które się wydają na przykład już nieuleczalne, trudne do uleczenia.
Asia, ty jeździłaś też po świecie, ty powiedzmy, wiesz, no, dużo rzeczy widziałaś. Czasami się ma własne doświadczenia ze zdrowiem. Czy ty masz sobie taką myśl, że w zasadzie że ze wszystkim sobie można poradzić? Wiesz co, ja uważam, że nie ma No, chorób Ania? nieuleczalnych, tylko nasza wiedza jest No niewystarczająca. właśnie, że wiedza czasami szwankuje albo wiary Dokładnie. brakuje. I wiesz co, No tak tak. jak mówię, bardziej Asia. takim tutaj sensownym jest podanie przykładu, więc jak najbardziej. Sama jestem kobietą po różnych Tak. tam dysharmoniach, z których wyszłam, no w sposób tak naturalny, ponieważ już tak potrafię czytać swoje ciało i to zawsze gdzieś się działo po jakimś silniejszym takim wydarzeniu emocjonującym w życiu, emocjonalnym, tak? W szczególności zazwyczaj układ nerwowy, przepraszam, trawienny, u mnie zazwyczaj to były właśnie jakieś problemy z układem trawiennym, no bo to jest zbiór emocji, tak? Emocje, Więc tak. tak, więc tu przede wszystkim praca z emocjami była i później to wszystko pięknie się reguluje. Ale dam Wam taki fajny przykład. To było naprawdę niesamowite, kiedy, no właśnie, to jest o tym, o tych emocjach. To była rozmowa z mężczyzną i to nie była konsultacja, to była prywatna rozmowa. Mężczyzna doświadczał przez wiele lat regularnego krwawienia z nosa. I tam były próby wszelkie. I wszystko było ok pod względem tam jakichś wyników badań, ale Nie było do jednak czego. to było codziennie po prostu krwawienie z nosa. I z naturalnej strony tak samo do końca niewiele pomagało. Jak tam pił zielone koktajle, to było trochę lepiej, jakieś tam właśnie te substancje wspierające. Natomiast tak usiedliśmy i zaczęliśmy rozmowę. I co się wydarzyło? I kiedy było proste pytanie, kiedy pierwszy raz to się wydarzyło? No i on sięgnął pamięcią do tego momentu. I co się tam wydarzyło? I on zaczął wchodzić głębiej. I okazało się, to było w pracy wśród mężczyzn. Była pewna taka konfliktowa sytuacja, mocna. I od tego czasu miał to regularne krwawienie. I kiedy on usiadł i złapał się za głowę, uświadamiając Zgadzam sobie sobie ten to, co się konflikt, tak. tak, to wyobraźcie sobie, że tego krwawienia nie ma. Co się stanie tego? To jest właśnie Tak. to. To jest właśnie, Jeszcze Asiu, ja. przepraszam, Tak. jeszcze dokończę. Było Tak. jeszcze dosłownie kilka razy, jak mówił, coś tam delikatnie się zdarzyło, ale to już praktycznie 2 lata i no nie ma, tak jak było codziennie. To jest. I o tym to jest właśnie u podstaw. Ja to zawsze powtarzam, bo ja zazwyczaj z kobietami pracuję. To są zawsze emocje z wszystkim, więc my tu pracujemy z tą naszą, z tym bagażem emocjonalnym, z tymi Tak. traumami. Czy możemy tak powiedzieć, Asiu, teraz jakby inaczej, czy można powiedzieć, że nie ma takiej dolegliwości, która nie wiązałaby się z jakimiś problemami, z emocjami, które gdzieś tam zastygły, zapomniane, gdzieś tam się schowały i koniec końców są jakimś tłem, jakimś pierwotnym, tak powiem, powodem, że na przykład odbija to się na naszych funkcjach w organizmie, na naszych organach, prawda? Na wiadomo, tej bardziej cielesnej aspekcie. Asiu, ty masz takie przeświadczenie, że jak kto szuka, to znajdzie? No, ciało jest jakby, ja myślę, że ciało jest takie w sobie, samo w sobie jest doskonałe. Jakbyśmy je oderwali od tych, od, oczywiście ciało to fizyczne, prawda? Bo jakby tych gęstości jest wiele. Jesteśmy jakby bardzo wielowymiarowym bytem. Tak. To ciało fizyczne jest tylko jakby takim odzwierciedleniem. Dzisiaj nawet chyba ktoś powiedział sobie, przeczytałam, że to jest jakby no projekt, nasz projekt, nasze ciało, nasz projekt naszego umysłu, naszych Właśnie, emocji. tak. I to jest praca wielopoziomowa. To się jakby, no, są ludzie, którzy po prostu cały czas jakby odkrywają nowe pokłady tych różnych. W ciele, czy w ciele emocjonalnym, czy w tych ciałach eterycznych, pokłady nowych historii, prawda? Ale ja myślę, że fajnie jest to badać. Ja też dużo różnych terapii na sobie stosuję, ustawień różnego rodzaju, prawda, grupowych czy indywidualnych sesji, ale i to jest jedna część, jakby zderzenie się z tą przeszłością, z tym całym bagażem różnych doświadczeń, które tutaj nasza dusza przyszła przeżyć, ale też jakby nauczenie się, jak funkcjonować w teraźniejszości, bo co z tego, że my sobie tam jakąś tą złość zastałą z siebie wyrzucimy, czy jakieś inne emocje, prawda? Zmierzymy się z historiami z dzieciństwa, ale też powoli, jako też ludzkość, uczymy się tego, jak w życiu codziennym sobie radzić z tymi emocjami, bo te sytuacje różnego rodzaju zderzenia z rzeczywistością, one nadal mają
mają miejsce. I tego też uczymy, jakby powinniśmy uczyć swoje dzieci, jak sobie po prostu radzić z tymi emocjami na co dzień, w jaki sposób je jakby w środku doświadczać tych emocji, w jaki sposób je Jak z nimi pracować po tak, prostu, prawda? Jak je jak je wyznawać, czym one są i że to jest wszystko okej, że każda emocja, każda jakby myśl jest w porządku, tak? Tworzyć taką przestrzeń dla innych ludzi i dla siebie, żeby to wszystko zostało wypowiedziane i nie bać się tego, prawda? Ciekawe, żeby się nie czuć nawet tych emocji. Tak, ja myślę, że Tak? nawet te wszystkie regresje hipnotyczne i terapie, to jest ciekawe, ale najciekawsze jest to, jak dzisiaj, prawda? Jak dzisiaj stanę przed jakimś wyzwaniem, czy przed drugim człowiekiem, jak ja sobie z tym poradzę. I to jest, dla mnie to jest taka właśnie najciekawsza strona tego. A to ma duży bardzo wpływ na ciało i bardzo dużo, tak jak Ania mówiła, to jest po prostu klucz do tego. Pamiętamy chyba taki rozdział z książki Barbary Marciniak, gdzie jest mowa też o emocjach, o tym, że ludzkość, jeżeli ludzkość będzie w stanie opanować swoje emocje, doświadczyć ich w pełni i stać się mistrzami, prawda, w tym świecie tego ciała emocjonalnego, to wiele osiągnie. No, To jest taki. ciekawe. Słuchajcie, dziewczyny, bo to będzie dużo do opowiadania, jak będziemy tam na miejscu i tak jakby zostawiamy wszystkim tym, którzy, mam nadzieję, tam będą z nami w Irlandii Tak. 24. To jeszcze tak jakby, słuchajcie, jest impreza. Oczywiście teraz są dziesiątki różnych imprez, mniejsze, większe, średnie. I chodzi mi o to, że impreza ma jakby dwie warstwy. Wy tu mówicie o programie i to pięknie, fajnie, i to są bardzo. A jest jeszcze druga część każdej takiej imprezy. To są kuluary. To jest to, że ktoś podejdzie do kogoś, że gdzieś coś usłyszy. Czasami jedno słowo, nawet podsłuchanej rozmowy między innymi ludźmi, może cię do czegoś zainspirować. I to jest taka wartość, o której się rzadko mówi, a ona wcale nie jest dużo mniejsza niż kapitalnie skonstruowany, bardzo ciekawy program, którym ja zresztą w swoim wystąpieniu będę starał się dzielić, bo przecież nie jestem od medycyny naturalnej, ale ja rozmawiam z ludźmi, z terapeutami. Ja mogę wam opowiedzieć właśnie, albo u mnie była taka osoba, a była taka, a ta robi tak, a to robi tak. Ta panorama, ta oferta naszego środowiska, jeśli chodzi o zdrowie, jest niewyobrażalnie wielka. Nikt już tego nie ogarnia. Kto, co, gdzie, jak. Oczywiście przy okazji jest zawsze trochę się przemyci rzeczy, które są może hochsztaplerką, może pewnym nadęciem, może nadużyciem, no bo tego się nie da uniknąć i my musimy o tym dyskutować, musimy rozmawiać, komu pomogło, kto robi porządną robotę, a kto po prostu trochę tak się chce prześlizgać. Ale jako całość uważam, to jest wielka sprawa, a te rozmowy kuluarowe to jest ta wartość dodana, o której też trzeba powiedzieć, Ania, Mam Jasia. nadzieję, że to właśnie jakby to całe spotkanie do tego właśnie dąży, żeby to ci ludzie się ze sobą spotkali, I po prostu poznali się, porozmawiali, tak, a poznali się. porozmawiali, tak, zobaczyli, że nie są sami, tak, że mogą po prostu podzielić się. Nawet nie chodzi o to, że ktoś jest wybitnym terapeutą, ale wystarczy, że mądra kobieta opowie swoją historię drugiej mądrej kobiecie i w ten sposób Wzajemnie może się zainspirują i wzbogacą, inspirują się, tak? tak. Ania, proszę jeszcze na koniec jakieś takie małe, wiesz, tak powiem, zaproszenie. Zaproszenie, tak jest. Tak. Więc no, z całego serca zapraszamy Polonię w Irlandii na ten czas. To nasze pierwsze takie spotkanie. Na razie jeszcze jest w takiej wersji troszeczkę mniejszej, żeby tak przetrzeć szlaki, że tak to Tak, taki powiem. pilotaż zrobić można, Tak, taki tak. pilotaż, żeby zobaczyć, jakie jest zainteresowanie i jest naprawdę wspaniale, bo bardzo wiele chętnych i prelegentów zgłosiło się i uczestników, więc czekamy na Was z otwartymi ramionami. Będzie na pewno przepięknie, piękna energia, wspaniali, piękni ludzie, wiele wartości, tak na żywo. Ja w ogóle jestem bardzo za tym, przepraszam, jeszcze będę o tym mówiła, bo spotkania na żywo z drugim człowiekiem to jest bardzo silne, Bardzo ważne, tak. uzdrawiająca, tak, taka medycyna. A więc uważam właśnie, żeby jak najwięcej tak na żywo, żeby sobie spojrzeć w oczy, żeby się dotknąć, przytulić, poczuć, tak? Fajnie, my się tutaj możemy wirtualnie z różnych miejsc spotykać, jak najbardziej, ale jestem za tym, żeby pracować jednak tak też, no bezpośrednio ze sobą, bo to jest nieporównywalne, prawda? A ja mam taki jeszcze mały interes do tej imprezy. Zaraz tutaj zdradzę, bo po pierwsze, znaczy tak, pozwolenie mam nadzieję dostanę to już teraz, ponieważ jak było to spotkanie, które mieliśmy tam u ciebie, mnie nie było, prawda? Nie mogłem tam dojechać, bo tam nieważne, i doszło do przypadkowego nagrania, kiedy tam ta energia się wasza cudowna zebrała. Na komórce ktoś pamięta, że nagrał całą plejadę
orbsów, które tam po prostu tańczyły Tak przez tam jest. ze 2 minuty. Ja to To właśnie Ania nasza, tak. nagrała, a ja to mam nadzieję, że nie pozwalacie. Ja to już wpisałem, bo tu się odbywa w Soświetnicy tutaj z Asią robimy, to jest moja kultowa impreza Forum UFO i ja tam w takiej części o plazmoidach właśnie też pozwalam sobie, mam nadzieję, że mam zgodę, prawa autorskie, żeby mógł pokazać ten fragment tego właśnie zapisu Jasne. wideo, bo będziemy pokazywać tego typu rzeczy i będę pokazywał jeszcze z innych w ogóle miejsc, gdzie te plazmoidy tak tańczą i spodziewam się, że na tej imprezie może się okazać, że znowuż przylecą różnego typu dobre energie i zatańczą, jak to Tak jest, panie plazmoidów, no to nagrywajcie komóreczkami różne rzeczy, a jak coś znajdziecie, to to Janusza chcecie do podsyłać. mnie Ale wiesz, to masz podsyłać. rację, tak, bo to jest po prostu no, ta Tak. energia, tak tego nie widać gołym okiem, Tak. a gdzie jesteśmy wszyscy gdzieś tam w ruchu, rozproszeni, Tak. ale później jaśnie, właśnie kiedy się to uchwyci na filmie czy na fotografii, to wtedy można dostrzec. I I to to było robi wrażenie, niesamowite. To naprawdę. było niesamowite, przyznam się, Niesamowite, ja byłem w tak. szoku, jak to dostałem od was. Taki, robimy taki patrol plazmoidów. Tego jeszcze nigdy nie Zainstalujemy wyszli. taką kamerkę, prawda? Taką Podoba mi się, idealne, słuchaj. ukryta No, kamera i będziemy wyłapywać. tak, Super. fantastycznie. Na Ale pewno to jest będzie, słuchajcie, radośnie, tak. tak, i też wesoło ma być. Dobrze, słuchajcie, to teraz na koniec jeszcze przypomnienie podstawowych informacji. Przede wszystkim, gdzie szukamy informacji w internecie o tym wydarzeniu? Asiu, proszę. Tak? Nas Też, tak? na Facebooku pod wydarzeniem Pierwsze Polonijne Forum Zdrowia. Będzie link. Tak, jest link są wszystkie informacje pod dyskusją. Mamy również pięknie zrobione plansze prelegentów i opisy. Jest program i wszystkie te linki są też dostępne na naszych stronach. Ania zawsze dzieli się bardzo chętnie, ma na swoim profilu wszystkie informacje. Ja również wrzucam na bieżąco na swoim profilu Joanna Slabon. I też mamy na NTV planszę przypiętą z wydarzeniem Polonijnego Forum Zdrowia, więc tam też sobie można na NTV odszukać. I w Tam razie Ania się, pytań no mów. zapraszamy do kontaktu z Asią bądź ze mną, Tobą, tak, tak. wiadomości i Tak. A czy ta poczta Szemrana jakoś funkcjonuje i gdzieś tam się wieść roznosi, że to już niedługo, ile 2 tygodnie zostały, trzeba policzyć trochę, no może. tak, to już Niecałe, 2 tygodnie, więc to tak. Tak, już w niedługo. Irlandii. Tak, myślę, że tak, jest to polecane i no to takie pierwsze nasze wydarzenie, Nie, no więc. wiadomo, że to będzie jeszcze takie, no słowo kameralne jest względne, bo jak tam przyjdzie kilkaset osób, to tak całym tym kameralnie nie będzie. Ach, Mamy taką nadzieję. tak liczysz? Tak, uważam, że to się tak jakby, bo to jest tak, ktoś przychodzi, wychodzi, nie zawsze, że to jest To non-stop, taka najpierw się rotacja. liczy rotacja, tak. Bardzo się cieszę, że tam do was dolatuję, wiem już kiedy, tutaj też Asia mi tam przypilnowała z tym zakupem biletu, mam nadzieję, że się nie No zgubię. tak, bo sam lecisz teraz, tak. Teraz sam, ja tak zawsze lubię z kim Dolatujesz. latać, bo ktoś bierze odpowiedzialność, no ale czasami było tak, że musiałem sam latać i jakoś dałem radę. Z Ameryki wróciłem do Polski sam, No. to znaczy, że do was też dolecę. Mamy Słuchajcie, nadzieję. jeszcze przypomnijmy, bo tak, strony internetowe podaliśmy imprezy, ale Aniu, my tak czy inaczej prowadzisz przecież swoje konta, więc jako gość programu przypomnij, gdzie w ogóle szukam informacji o twojej aktywności. No więc na mojej stronie przerwanażycie.com, ale Asia zawsze też, jak się spotykamy, to tam podpina, także będzie też link. Jak ktoś ma ochotę, zapraszam, bądź pisać do mnie po spotkaniu, jeżeli poczuliście, to zapraszam do kontaktu również prywatnie, wiadomość wysyłamy i się wtedy łączymy. Także dziękuję pięknie za to przemiłe zawsze spotkanie Ja i też się czekam, cieszę. żeby się wyściskać na żywo z Wami. Wzajemnie, wzajemnie cieszymy się. Asiu, to No. wszystko na Dziękujemy razie też jest i dobrze. zapraszamy. Dobrze, Zapraszamy. dobra. Trzymajcie się, dziękuję. Do zobaczenia wspólnie wraz Super, w bardzo Irlandii. dziękuję również. Dobrego wieczoru na spotkanie Was też w Irlandii.